A w tym filmie porównamy dwa ułamki 7 i 8 dziewiątych. I jak zwykle zachęcam Was do przerwy w oglądaniu i sprawdzenia, czy któryś z tych ułamków jest większy od drugiego, czy może są równe. W tym filmie sprawdzimy to wzrokowo, w sposób wizualny wykorzystamy do tego tej samej wielkości koła. To są koła o tej samej średnicy. Będziemy porównywać. 7, tego koła i 8 tego koła. Koła mają tę samą średnicę. Gdybyśmy chcieli porównywać siedemdziesiątych mniejszego koła i dziewiątych większego koła, albo siedemdziesiątych większego i dziewiątych mniejszego koła, albo części różnych figur, to porównanie mogłoby się nie udać. Porównujemy 0, i dziewiątych takiej samej całości. Koła mają tę samą średnicę, ale podzielone są na inną liczbę części. Tutaj, ponieważ mamy dziesiąte, podzieliłem koło na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 części. Ponieważ tutaj mamy dziewiąte, koło ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 części. Jak przedstawić siedemdziesiątych?

Które z tych kolorowych zaznaczeń jest większe? Widać wyraźnie. Pamiętajcie, że porównujemy 8 dziewiątych tej samej całości i 70 dokładnie takiej samej całości. I widać wyraźnie, że różowym zaznaczyliśmy większą część koła niż niebieskim. Wynika z tego, że 8 dziewiątych jest z tych dwóch ułamków większe. Albo inaczej mówiąc 70 jest mniejsze niż 8 dziewiątych. I jeszcze raz. Jak zapamiętać, który znak należy tu wpisać? Zawsze chcemy, żeby ten otwarty koniec wskazywał większą liczbę, a mniejszy ten punkt wskazywał mniejszą z tych dwóch liczb. 7 jest mniejsze niż 8 dziewiątych.